podziękować bardzo za zaproszenie. Po raz pierwszy mam przyjemność być w Polsce, chociaż Zbyszek wielokrotnie mnie zapraszał, jakoś tak no, nie składało się. Bardzo cieszę się, że wyście dotarły do Państwa. No cofniemy się teraz no, znacznie w czasie. Skarby XI-wieczne, więc gdzieś z początku państwa polskiego. Tytułem wstępu chciałbym tylko powiedzieć, będę mówił o, nie tyle o monetach, jakie znajdowały się w skarbach wczesno-średniowiecznych, co jest rzeczą zupełnie normalną, lecz o tak zwanych plackach srebrnych i tak zwanych siekańcach, czyli ich fragmentami placków srebrnych. Więc o, czym były te placki? Te placki przede wszystkim pełniły rolę pieniądza w okresie niedoboru monety jako takiej. Były używane w odróżnieniu od monet, które używano na sztuki, ewentualnie mniejsze fragmenty, świadki, połówki. Placki były cięte na mniejsze fragmenty i ważone, w zależności od tego, jaki potrzebowaliśmy ciężar uzyskać do zakupu jakiegoś dobra. Jeśli chodzi o same placki, no ta literatura, jak zwykle numizmatyczna, do pewnego momentu nie traktowała zupełnie tego tematu poważnie. Zmianki o plackach występujących w skarbach wczesno-średniowiecznych pojawiły się dopiero w XIX wieku. Pierwszym, który zwrócił uwagę, był Kazimierz Strączyński, który w swej wcześniejszej pracy wydanej w 1947 zatytułowanej Pieniądze Piastów napisał, cytuję: do wypłat mniejszych używaną była bez wątpienia krajowa moneta. Do większych, które się na grzywny rachowały, kładziono monetę jakąkolwiek, a nawet nie wybijane kawałki srebra, jeśli wypłata oznaczona była grzywnami pluszcu, nie zaś grzywnami denarów. No i tutaj oczywiście Kazimierz Strączyński częściowo się mylił, ale generalnie samo pojęcie placków srebrnych można powiedzieć, że zwrócił jako pierwszy. Bliższe zainteresowanie srebrnem lanym okazał Zygmunt Zakrzewski, opisując składniki skarbu wydobytego w Ostrowie nad jeziorem Gopło w 1904 roku. Pisał on, tutaj cytuję: nie było dotąd w zwyczaju zwracać baczniejszej uwagi na kawałki srebra towarzyszące monetom. Zadowalano się raczej krótką wzmianką, że wykopalisko zawierało je w takiej, a takiej ilości i przechodzono nad tym punktem do porządku dziennego. Prawdą jest, iż na razie trudno powiedzieć, na co się dokładniejszy opis złomków przydać może. Wszelak powinniśmy to nauce i innym badaczom, aby notować najdrobniejsze szczegóły, nawet takie, które nam się nic nieznaczące wydają. I rzeczywiście było pierwszą osobą, która myślała o przyszłości. Rzeczywiście te placki w tej chwili nic nam zupełnie nie wnoszą do sprawy. Oczywiście literatura XX-wieczna zaczęła to coraz częściej poruszać. Pierwszy Stanisław Tabaczyński w pracy poświęconej skarbom wczesno-średniowiecznym Wielkopolski zgrupował te placki i sztabki srebrne z terenu właśnie Wielkopolski, ułożył je chronologicznie i wagowo. Następnie Ryszard Kieznowski w pracy opublikowanej w roku 1960 zatytułowanej Pieniądz Kruszcowy w Polsce wczesno-średniowiecznej poświęcił temu zagadnieniu osobny rozdział wraz z literaturą przedmiotu i wykazem tych skarbów, które zawierały. Do bliższego przyjrzenia się w ogóle tym plackom srebrnym skłoniło mnie odkrycie dokonane na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, konkretnie Dąbrowie Górniczej Łośnią, gdzie podczas badań archeologicznych na terenie osady, w której przetapiano ołów i odzyskiwano tam srebro, odkryto skarb, tak zwany skarb hutnika, który już został opublikowany. Skarb ten jest nieco późniejszy niż te skarby, które tutaj opisuję, gdyż datowany jest na około 1160 rok, ale znaleziono tam m.in. wśród wielu monet 179 placków srebrnych. Część z nich udostępniono do badań chemicznych składu, do czego później się jeszcze odniosę. Natomiast jeśli chodzi o te skarby, to też ten wcześniejszy mapą? Tak. Tutaj właściwie takie dwa skarby z pogranicza, czyli rudy położone w okolicach Wielunia, bardzo blisko, kilka kilometrów od Wielunia, i ze Złochowic, z okolic Pobudzka. Te dwa skarby, można powiedzieć, są bardzo wyjątkowe, choć przez wiele lat nie widzimy wielkiej uwagi właśnie ze względu na swój skład. W skarbach tych występują odwrócone proporcje ilościowe monet względem placków srebrnych. O ile w skarbach
tego okresu zazwyczaj mamy około 90% monet, fragmentów monet i jakąś niewielką domieszkę placków, kilkudziesięciu maksymalnie. Tak w tych dwóch skarbach zdecydowaną większością są owe placki i ich fragmenty. Skarb z rudy odkryty został w roku 1948 podczas kopania dołu na ziemniaki. Składa się z trzech tylko monet całych, 25 fragmentów i 1887 placków i sekancji. Całkowity ciężar, tutaj mogę Państwu zobaczyć, to jest ten garnek oryginalny, w którym mieszczą się te placki srebrne. Tutaj jedną monetę, jakieś fragmenty ozdób jeszcze. Więc tak naprawdę skarb ten zresztą na podstawie zachowanych monet i określonych przez Anatola Bukieńca datowano gdzieś na czasy Bolesława Chrobrego, czyli początek sam XI wieku. A naczynie? Naczynie też mniej więcej datowane jest, jeśli chodzi o tę kwestię naczyń, to mają tak szeroką chronologię, że ciężko to archeologom, tak powiem, dokładnie określić, ale odpowiada mniej więcej XI wiekowi. Proszę następna. Udało mi się wyszukać w tym całym skarbie fragment monety, która przesunęła nam całkowicie chronologię z czasów mniej więcej panowania Bolesława Chrobrego aż na czasy, powiedzmy, przełomu pomiędzy panowaniem Kazimierza Odnowiciela a Bolesława Śmielego. Jest to fragment monety czeskiej z Gniewa II jako księcia Czech z lat 1055-61. Ponieważ jest to fragment monety, możemy zakładać, że jakiś czas ona musiała już u nas funkcjonować w obiegu, więc datujemy ten skarb na pewno około roku 1060. W świetle nowych określeń chronologicznych i wobec niemal zupełnego braku monet w tym skarbie, a zwłaszcza niewielkiej ilości tzw. denarów krzyżowych, które wtedy bardzo powszechnie funkcjonowały na rynkach dzisiejszej Polski, skłoniło mnie to do przeprowadzenia analiz chemicznych tego srebra niemonetarnego, ale o tym później. Proszę następna. Drugi ze skarbów, skarb ze Złochowic, jest uderzająco podobny w swoim wkładzie. Odkryty został w 1938 roku i nie został niestety zabezpieczony w całości. Ciężar zachowanej części skarbu wynosi 1838 gramów, więc niemal 2 kg, z czego placki i siekańce stanowią 224 egzemplarze, a w całym skarbie wystąpiło jedynie 18 monet i 7 fragmentów. Najmłodszą jest właśnie denar, to są księcia Spitigniewa II, księcia czeskiego, oraz Wratysława jako księcia Omunieńskiego, czyli to są takie też bardzo podobne chronologicznie. Więc obydwie monety, moneta zarówno z tamtego skarbu z Rudy, jak i z skarbu z Włochowic wykazuje bardzo bliską chronologię. W związku z tym można stwierdzić, że te skarby mniej więcej zostały ukryte w tym samym czasie. Proszę dalej. To jest jeszcze fragment tego skarbu ze Złochowic. Widzimy tutaj monety, między innymi jedna jest anglosaska, to są te placki srebrne, które zresztą są dość duże, bo tutaj mamy do czynienia już z plackami, którymi sięgają około nawet ponad 100 gramów. I tutaj mamy też cały placek, który nie został przedzielony w żaden sposób, a tutaj widzimy, że jest obcięty na mniejsze fragmenty. Co ciekawe, jeszcze ten placek po lewej stronie, możemy zauważyć takie pęcherzyki powietrza, które powstały na skutek wylewania tego płynnego srebra na piasek. Prawdopodobnie na piasek, ewentualnie na deskę. Często mają taką, jakby przypominają nieco taką fakturę drewna. Najczęściej wylewano na piasek i te bąbelki takie pozostawały. Zresztą piasek też często można zauważyć gdzieś tam w tych jeszcze zatopionej w tym srebrze. I widzimy tutaj nawet ślad o szybkim stygnięciu tego srebra. Proszę dalej. Tak wyglądają mniejsze nieco placki srebrne. One są wielokrotnie były dzielone, cięte, aż do fragmentów, które miały dosłownie poniżej 1 grama, więc to były czasami naprawdę okruszki. Proszę bardzo. Proszę sobie. Do badań wybrałem placki srebrne ze skarbów, które posiadamy w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
czyli ze skarbu Zazorkowa, który jest najwcześniejszy chronologicznie, około 1016 roku, 4 sztuki. Z Oleśnicy po 1034 roku 9 sztuk. Z Łasku też blisko bardzo chronologicznie skarbu z Oleśnicy 6 sztuk. Z Rudy 36 sztuk i ze Złochowic udało mi się uzyskać z Muzeum Archeologicznego w Krakowie 10 sztuk. Dobra, proszę bardzo. Najwcześniejszy skarb, czyli po 1016 roku. Zwróćmy uwagę na zawartość srebra, która jest podana w procentach. Więc zdecydowaną większość stanowią te placki, które mają poniżej 1% dodatków, czyli to jest niemalże czyste srebro. Kolejno od 1 do 3% to mamy placki, które mają niewielką do 3% zawartość, to jest czyste srebro, to 97%. Prawdopodobnie pochodziły one z przetapianych monet arabskich, które też wykazywały bardzo taką jednorodną czystość. W skarbie Zaleśnicy jest bardzo podobny. Tu mamy po 1034 roku. Niemal wszystkie placki wykazują zawartość poniżej 1% jakichś domieszek. Tą domieszką najczęściej zresztą był ołów, nie miedź. Proszę dalej. Skarb z Łasku, nieco późniejszy. Już mamy lekko zaburzoną. To mamy, powiedzmy, ta ilość placków nieco gorszej jakości już wygląda podobnie. Proszę następny. Skarb z Rudy i Złochowic. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że wzrasta liczba placków, które mają zwiększoną domieszkę ołowiu w swoim składzie. To już nie jest tak czyste srebro, jak mieliśmy do czynienia w tych skarbach sprzed 30-40 lat wcześniej. W Złochowicach to jest dość większe, z tym, że tutaj na niejakie usprawiedliwienie może wpłynąć to, że placki te nie mogłem ich oczyścić powierzchniowo. Miałem zakaz po prostu jakiejkolwiek ingerencji. Natomiast te skarby z Rudy, które znajduje się u nas w muzeum, mogłem je dokładnie wyczyścić przed badaniem. I to może mogło mieć jakiś tam wpływ, natomiast ewidentnie nie ma praktycznie placków, które nie miałyby żadnej domieszki łowi. Proszę bardzo. Jeszcze na temat tych badań. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że w plackach pochodzących ze skarbów udowodnionych po połowie XI wieku zawartość ołowiu jest bardziej zróżnicowana. Zawartość srebra w plackach zmniejsza się w porównaniu do tych, które miały tą swoją wcześniejszą chronologię. Badania też mówią, że około połowy XI wieku nastąpiło pogorszenie jakości placków. Czy więc srebro z podwyższoną zawartością ołowiu uzyskiwano w sposób zamierzony, jakby miał on pełnić później rolę materiału do dalszego przetworzenia, do przetopu i uformowania z tego, nie wiem, ozdób, ewentualnie przebicia na jakieś monety. Dlatego nie przywiązywano tak wielkiej wagi jeszcze do oczyszczenia go. Dopiero warsztat złotniczy przystępował do tego dokładnego oczyszczania srebra. Brak w składzie tych skarbów większej ilości denarów krzyżowych jest zastanawiający. Może sugerować jakąś ich nieobecność na rynku, w tym bardziej, że mamy do czynienia z Polską właściwie centralną, gdzie te wszystkie szlaki powinny się przecinać. I jeśli byśmy mówili o terenach, powiedzmy, Małopolski, tam rzeczywiście ilość monet jest nieco mniejsza niż w tym okresie, niż choćby w Wielkopolsce, czyli tak zwanej Polsce Środkowej. Należy również zauważyć, że zarówno Ruda, jak i Złochowice leżą w całkiem niewielkiej odległości od Dobrowy Górniczej. Naprawdę jest to około 122 km. Wydarzenia historyczne, które miały miejsce w okresie rozpoczęcia działalności osady hutniczej, mogą sugerować polskie pochodzenie surowca od połowy XI wieku. Dotychczas stwierdzono, że w Polsce srebro w XI wieku nie było wydobywane. Pierwsze wzmianki, o których możemy powiedzieć, że są takie sprawdzone, to jest wiek XII. A tymczasem konieczność opłacania trybutu dla Czech przez Kazimierza Odnowiciela, która została zawarta w 1054 roku, darze Czech, wówczas to Kazimierz zobowiązał się do umieszczania trybutu Czechom, który wynosił 300 grzywien srebra i 30 grzywien złota. I teraz pytanie, skąd właściwie mielibyśmy wziąć to srebro w formie niemonetarnej, bo tu mówimy wyraźnie o grzywnach, nie o monecie. Nie mogło to stanowić jakiegoś wielkiego obciążenia dla
dla monarchii wczesnopiastowskiej. W związku z tym musieliśmy posiadać jakieś źródła srebra, które byłyby w stanie tą lukę wypełnić. Także wzmożona działalność przy odbudowie państwa skupiona wokół już Krakowa i Małopolski z pominięciem Wielkopolski wskazywać może na to silniejsze znaczenie południa Polski, właśnie terenu Zagłębia, tam gdzie te kopalnie srebra funkcjonowały już naprawdę od dłuższego czasu. Czy na tej podstawie można wiązać skarby placków, siekańców wraz z rozpoczęciem tej masowej produkcji srebra na terenie Zagłębia Tatrowskiego? Tego oczywiście nie jestem w stanie udowodnić na podstawie zwykłych badań składu. Jedynie wchodzą tutaj w grę badania izotopów ołowiu. Wtedy ewentualnie moglibyśmy stwierdzić, że rzeczywiście tak było. Tak więc huta była jakby taką hurtownią, która przekazywała to srebro w formie surowej dalej. I to być może jest właśnie jakiś ślad takiej początków wydobycia tego srebra, właściwie hurt ołowiu, z której pozyskiwano srebro. A wkrótce przecież po 1060 roku datuje się rozpoczęcie tak masowej produkcji monet przez Bolesława Śmiałego. W związku z tym musieliśmy posiadać na tyle mocne zaplecze srebronośne, żeby rozpocząć tę produkcję, kontynuowaną później już bez przerwy przez Władysława Hermana czy Bolesława Krzywoustego. Proszę dalej. Tutaj, czy w skarbach w połowie XII wieku, czyli występowanie w tak dużej ilości placków i siekańców srebrnych spowodowane było brak imponującego monetarnego w obiegu? Też coś w tym musi być, gdyż raczej nieznane są skarby z lat 70. XI wieku. Nagle pojawiają się one raczej bliżej końca wieku, lata 80-90, czyli musiał istnieć jakiś kryzys, do którego wrócono do posługiwania się tymi plackami na szerszą skalę. Moneta z terenu Cesarstwa Niemieckiego już nie napływała, gdyż tamtejsze rynki wykazały bardzo duże zapotrzebowanie na własną monetę. Dodatkowo postępowało tam rozdrobnienie feudalne na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Wiązało się to wszystko oczywiście z utratą władzy przez cesarza. Do tego doszło oczywiście jeszcze konflikty cesarstwa i papiestwa. To jest bardzo, bardzo taki skomplikowany okres, zarówno w historii polskiej, jak i w Niemczech. Proszę dalej. Czy dwa wyżej wymienione skarby wiążą się ściśle z momentem rozpoczęcia masowej produkcji ołowiu? Rzeczywiście, to jest, wygląda na to, że można byłoby powiązać te wydarzenia. Byłoby to jak najbardziej zasadne. Czy srebro z podwyższoną zawartością w ołowiu uzyskiwano w sposób zamierzony? Prawdopodobnie tak. Oczyszczenie srebra nie było tak wielkim problemem. Oczywiście więcej czasu trzeba było poświęcić po prostu na dokładne oczyszczenie niż na takie wstępne, które wskazywałoby na to, że potrzebujemy srebra super czystego. Proszę. Czy można na tym mówić o polskim srebrze? Prawdopodobnie właśnie tak, chociaż żadnych źródeł pisanych nie mamy. Ale tego typu skarby, chociaż nie pojawiają się już w tej chwili współcześnie, są jakimś takim śladem. To był moment, to prawdopodobnie długo nie trwało. Więc te placki uległy już później szybkiemu wycofaniu i przebiciu prawdopodobnie na tamtej. Proszę. Dziękuję bardzo. Czas na ewentualne pytanie. Jedno czy dwa. A tam w tym miejscu stoi Huda Katowice? Które? W tym łoszczu teraz stoi Huda Katowice. Nie ma pytań, to dziękuję. Zapraszam pana.